właśnie przyjechałyśmy na Targi Rzeczy Ładnych tym razem. Tak, co roku odwiedzamy w sumie jakoś tak na jesień. Tak. Zawsze chyba są, tak? Chyba zawsze jest tak jesienią, wrześniu, coś no, takiego. No, więc zabieramy więc... się z wami. Tak, pooglądamy ładne ceramiki, tak. Te sprawy, a później pójdziemy coś chyba zjeść. Tak, tak, tak. No i jeszcze takie na początku chciałyśmy wspomnieć, że jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie nasz kanał, bo no. Co tydzień pojawiają się nowe super treści, więc warto. No, więc tak to. My idziemy, zabieramy was z nami. Przez parasolkę. Tak, niestety dzisiaj trochę pada, ale mówi, że ma parasolkę. No więc... Znaczy gdzieś tu była. Gdzieś mi się walała po tym samochodzie i nie, jak nie była mi potrzebna, a teraz jest dobra, potrzebna. Dobra, zaraz, nie znajdzie... wiem, gdzie jest. No, zaraz znajdziemy. Więc tak, idziemy, zobaczymy co mamy ładnego i pokażemy wam. Jeśli coś kupimy. Bye! Dosłownie. Mi się podobają takie właśnie. Widziałam na relacji, że tylko jeden, ale się to też... Albo tam jest też żółty fajny. Aplikacja jest do tego, embargo to jedzeniowe, że się pieczątki zbiera. Okej. Właśnie wyszłyśmy z Targów, kupiłyśmy parę fajnych rzeczy. To wam pokażemy wszystko, ale to już jak pewnie wrócimy do domu, co? No. Więc zrobimy taki mały haul zakupowy. No. Kilka rzeczy fajnych. No. Będzie ładnie do zdjęć. Tak, głównie właśnie tak, wybrałyśmy pod zdjęcie. No. Na Instagram. Brałyśmy taką grzankę, kanapkę,
właśnie pomidorem, awokado, jugą, kolendrą, jalapeno, tak, no, na chlebku. No i do tego jeszcze wzięliśmy sobie na deser gofry z mascarpone i owocami leśnymi. No, naoglądałyśmy się właśnie w necie, jak to tak wszystko ładnie wygląda i mega chciałyśmy pójść testować, więc damy wam znać. Podzielimy się tak, co? Jak jest ci? Zimno. Jak się ubrałaś, tak? Dobry. Na pastę i stenata, ale już niestety nie było. A naprawdę, ja mam wstać, mam jakąś, nie wiem, jestem zakochana w pastę i stenata. Wzięłyśmy croissant. Migdał morela, tak? Tak, podwójnie tak, pieczony. Tak. A szkoda, że też zwykłych nie było, bo ja w ogóle ostatnio jakoś wolę takie klasyczne, puste czy coś, no ale też już nie było. I drożdżówkę ze śliwką i chałwą, taką zamykaną. Jak jagodzianka. Tak, jak jagodzianka, tylko ze śliwką i chałwą. No. A, no i chlebek. Oczywiście. A, w ogóle pod stertą tutaj rzeczy z Deja. Jest jeszcze, bo tu jest jeszcze jedna miejscówka, gdzie byłyśmy. Bo zajechałyśmy jeszcze do jednej miejscówki na prośbę taty. Do Vegan Ramen Shopu po ramen, więc jeszcze mamy ramen i teraz byłyśmy jeszcze w Deju. No i widzimy się z wami w domu i wtedy opowiemy wam, co kupiłyśmy, pokażemy wam i powiemy, jak nam smakowało w Bar Raskal. Jest ładniejsze. Ja to się nie wiem, tak wygląda. Hello! Hello! Witamy was. Mówiłaś to wróć. No to leć. Witamy was już z domu. No i co? Pokażemy wam, co udało nam się zdobyć na tarkę rzeczy ładnych. Dobra, ja mam pierwsze, które tutaj wzięłaś. Z pracowni ceramicznej Emisa. Misa, no. Uwaga. A, dwie rzeczy. Tak, bo uznałyśmy, że nie mamy do zdjęć jakichś takich ładniejszych, takich mniejszych talerzyków do takich deserowych, nie? Więc wybrałyśmy dwa takie pasujące do siebie talerzyki. Mega piękne, mega słodkie. Kropeczki. Na początku zastanawiałyśmy się nad takim, tylko po prostu dużym, obiadowym. Ale kupiłyśmy inny, w sumie taki większy i uznałyśmy, że... Nie mamy właśnie takich do ciasta, a chciałyśmy takie bardzo. I taki, co? Jeden kosztował 50 zł. No. No jest przepiękne. Ale są przepiękne, no właśnie idealne, czy na przykład drożdżówkę, wiecie, do zdjęć u nas na deserów ten... od razu. Tak, na Instagrama.
No. Więc. Następnie. O, to w ogóle jest mega fajne. A wiem, dobra, uwaga. Nie wiem, czy misko, talerz. A z czego, jaki to jest proces? Zobacz. Pai-ti-ti. Pai. Pai-ti-ti. Pai-ti. Dobra, napiszemy jeszcze tutaj. I czekaj, uwaga. Mam tą wizytówkę. Tak. Pai-ti-ti studio. No i ja ustawiam ładnie kadrę, ty mi psujesz. No ale ludzie nie chcą zrobić screena. Dobra. Pai-ti-ti, tak. Tak. I mamy właśnie oto taką piękną. Zobaczcie, jak ona jest pięknie tutaj krukowana, taka jest taka rozstrzelana. No. Nie wiem, czy to widać tutaj, bo ona nie jest biała. Ale to jest taki niebiesko-fioletowy według mnie. Taka lawenda. I jest to z takim pomarańczowym. Makarony. Na takie miski obiadowe też to jest. Tak, to będzie i placuszki też można położyć. To jest zboczenie zawodowe, ale jak wszystko, jak patrzymy do kupienia takie rzeczy, to zawsze dobra, to co będzie fajne do zdjęć, nie? No. Więc jakby i co na tym zrobimy? No? I kupiłyśmy jeden taki, no bo on kosztował. On kosztował chyba nie wiem, ty jak płaciłaś. On to 95 zł kosztował ten talerz. Też często robimy takie zdjęcie jakby pojedynczo, po prostu no. Jednego dania, więc będzie fajnie. Czy to w ogóle nawet kolorystycznie pasują do siebie, bo te kropeczki tak pasują. Nie wiem, co się zrobiły tak, żeby... Następne! Jeszcze dwie rzeczy zostały. Tak, jesteśmy w tematyce ceramiki, no to ostatnią rzecz. I w ogóle chcę tylko powiedzieć, zanim pokażę. Ja przed chwilą właśnie wróciłam z Włoch i chciałam kupić takie talerze, były mega ładne. No i biorę, dobra, do kasy idę i mówię, poproszę. A pan do mnie, muszę wziąć 6. O, sprzedaję tylko w komplecie. No i jak ja miałam przewieźć 6 talerzy? No i nie wzięłam, co nie? I 2 razy tam wracałam. Pytać się, czy na pewno mnie sprzeda i niech nie sprzedał. Więc mówimy o takim. A dosłownie to był identyczny talerz. Jest tak przytykny i no. To jest z... O Jezu, tutaj się tak słabo odbiło. A to nie jest ceramiczność? Ceramiczność, no. My mamy, ja mam chyba... Ty masz kubeczek. Kubeczek od Poli. No. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Bo widziałam, że były teraz takie mniejsze i tak mi się skojarzyło, że na pewno on właśnie też jest stamtąd. I kupiliśmy właśnie taki piękny talerz. To jest tak super, tak mi się podoba. Jeszcze była taka mniejsza wersja, ale uznałyśmy, że częściej chyba korzystamy z też takich większych. No i też jeden kupiłyśmy. I on kosztował, nie wiem, czy 80 czy 100. Bo 85 jakby... zapłaciłyśmy za niego. 80. No 80 zapłaciłyśmy za niego, ale ja nie wiem, bo na przykład na innym była naklejka 100. Potem zapłaciłyśmy 80 i jakby ja nie rozumiem, ale... Może na... pani nam ten... Może pani no, nie nam... wiem, ja później tak właśnie nie spojrzałam, wiem. W sensie no już przyłożyłam kartę i tak... Dobra. Ładnie bardzo. I ostatnią rzecz. A może to dlatego, że na przykład ten ma troszkę popękane no, też piwo? Prawda, bo on bo już inna w innym nam pani... To wiecie, no to w ogóle nie przeszkadza. Dla mnie to nawet ładny daje taki efekt, ale inna na przykład pani mówiła, że... Też, bo on nie jest tak właśnie to idealny i ma też tak, trochę... I więc tak, może no. Wiecie, że za to, że nie jest tak idealny, to może no, właśnie dlatego tak. Było mniej. W sensie wiecie, to tego nie widać w ogóle, jakby na to w ogóle nie przeszkadza, bo wzięliśmy go nawet z dwóch głowy wybrałyśmy, bo nam się bardziej podobał. I ostatnia rzecz, to jest po prostu... Takie odkrycie. No odkrycie i nas tak mega zdziwiło, bo spróbowałyśmy herbaty gryczanej. Patrz to, o, bo to nie może być jest? Tak. Herbata gryczana. Ja wam mogę po prostu przeczytać, co to jest. To są oszliwowane i prażone nasiona specjalnego gatunku gryki tatarskiej. I kraj pochodzenia to jest Tajwan. I właśnie były to spróbowania po prostu... Rosnące takie... w górzystych regionach Chin. Tak napisane. Powiedziałam Tajwan. No dobra. I było właśnie do spróbowania takie... Próbki. No po prostu. Tak. Boże, to dosłownie, bo tak jak to jest opisane, to tak po prostu ta herbata smakowała. Takimi ciasteczkami. A mianowicie, że posiada lekki orzechowy posmak z nutą ciasteczka waniliowego. Totalnie tak. Tak. Naprawdę, po prostu było takie lekko karmelowe, takie słodsze jakby, no nie porównam tak naprawdę do jakiejś innej herbaty czy czegoś takiego, to było zupełnie co innego. I to po prostu są takie ziarna, normalnie gryki, tylko no wiadomo, ona jest właśnie prażona, jest taka ciemniejsza i normalnie ją zaparzacie łyżeczkę, dajecie sobie. Pani mówi, że nawet można 3 razy zaparzać, bo jest taka intensywna. Jak zieloną herbatę. Zobaczymy. Ale ogólnie była pyszna. Zawiera witaminy z grupy B, B1, B2, żelazo, magnez, potas, działa antyoksydacyjnie, ma właściwości kojące i relaksujące, nie zmniejszając przy tym aktywność mózgu. Nie zawiera kofeiny też, w ogóle spoko wiadomość, bo właśnie możecie ją pić sobie wieczorem. No. Super. Mega fajnie. W ogóle też bardzo ładne opakowanie. No.
Mega fajna pomysł. No w ogóle mega fajny pomysł, bo no nie sprzedałyśmy tego. Mega fajnie. Tak. Kiedyś próbowałyśmy też herbat czekoladowej. To też jest super, bo no, to jest po prostu parzona właśnie kora drzewa kakaowego. Super, jest. Myślę, że przywiozłyśmy kiedyś z tego, z Dominikany. No. I bardzo lubiłam pić właśnie jesienią. I to też teraz będzie no, a właśnie teraz, jak skojarzyłaś, to rzeczywiście... Musimy do tego jeszcze kubek kupić, no. No. I to? Za 100 gram. Dobra, za taką paczuszkę taką zapłaciłyśmy 40 zł. Opisałam, że to jest 100 gram. Za 100 gram to jest 40 zł zapłaciłyśmy. Wiecie, herbaty takie, no ogólnie herbaty są... Herbaty takie, jakieś lepsze, no. Takich, no to troszkę kosztują. No i jeszcze chciałabym powiedzieć właśnie przy okazji, po naszej wizycie na Targu Rzeczy Ładnych pojechałyśmy sobie na jedzonko do Bar Rascal. Już drugi raz tam byłyśmy, raz byłyśmy wielkie urodziny na śniadaniu, a teraz właśnie postanowiłyśmy wybrać się na brunch, który jest tylko właśnie w soboty. Mhm. Do 14.30 od 8 chyba? Od 10. A, to krótko. 4,5, no dobra, to 4,5 godziny w tygodniu macie na odwiedzenie brunchu. Bardzo fajnie, ale to takie mega leciutkie, bo wiecie, no, to są takie delikatne. Tak jakby właśnie fajnie do pójścia sobie z znajomymi, no, tak żeby posiedzieć przy kawce. Bardzo dobra kawa była. No, pyszna kawa była. Można też wina się napić o tej godzinie, jak sobie też jest już. I co? I tam mają po prostu mega dobre składniki, więc jakby tutaj więcej nie trzeba. Nie mogę być dobrze. Tak, no, wzięliśmy omleta truflowego i on miał właśnie taką nutę truflową, nie był jakiś taki ultra... No, ale tak delikatnie. Ale tak bardzo, no naprawdę, świetnie w ogóle zrobiony, też miał przepyszny. Co jeszcze? Grzankę. Grzankę taką wzięłyśmy z takim awokado i to były w ogóle takie zmiksowane. Takie z kolendrą chyba, tak, no, taka pasta jakby. Tam była juba też, pomidorki, tam żółte pomidorki były. No i dużo kolendry i było też bardzo dobre. No, to było bardzo fajne. I gofry. Bardzo dobre gofry, chyba lepsze niż jedliśmy ostatnio w Gdańsku i Gdyni. No. Bardzo dobre były. No serio, bardzo dobre gofry. I potem mieliśmy zlecenie jeszcze od taty kupienia vegan ramen shopu, więc jeszcze pojechałyśmy, bo ramen. A potem jeszcze mieliśmy zlecenie kupienia pączków, ale tego niestety nie udało nam się osiągnąć, ale pojechałyśmy do Deja, tam nie wiem, czy dzisiaj mieli pączki, czy nie mieli, no ale musieliśmy już tak chleb kupić, a przy okazji chyba rudżówki ze śliwką i chałwą teraz są właśnie sezonowe. I takie, wiecie, strój jak zamknięte jagodziano, jako, taka zamknięta właśnie ze śliwką i ten będziemy chałwą testować. Będziemy zaraz testowały. Pokażemy wam tutaj. Tak. No i jeszcze, jeszcze kroks z taki podobnie pieczony z migdału morela, to jest w ogóle ukochany kroks naszej mamy. No, niestety dzisiaj go nie zje. No, bo akurat jej nie ma. Ale no cóż. Znamy nam smaki i bardzo też tak, więc ten jest bardzo dobry. Ja liczyłam na pastę z Donata bardzo, bo po prostu jak ja jak spróbowałyśmy, nie ja spróbowałam z 2-3 tygodnie temu z Deja, to się tak zakochałam. A potem robiliśmy w domu z 2 razy. No. Nie było aż tak dobra. Ale nie było. No, ale byłyśmy późno. Byliśmy późno, bo była już godzina jakaś 14:30, tak dobrze, że cokolwiek złapałyśmy. No. Więc my jesteśmy bardzo zadowolone z dzisiejszego dnia. W ogóle dajcie znać, czy też podobają wam się takie... Mniej, no dobra, było też jedzenie, co nie? Co? Było też jedzenie, ale takie troszkę mniej... Co ty robisz? Była mama wysłała pizzę jakąś. O. I to ta lepsza pizza niż pizza Jolo. Bo ogólnie jakbyście nie wiedzieli, to nasz wskaźnik porównywania pizzy... A nie, mówiłyśmy chyba to w tym odcinku ostatnim. Tak, że nasz wskaźnik porównywania pizzy to jest po prostu, czy jest tak dobra jak pizza Jolo? No, nawet we Włoszech jakby, wiecie, to jest po prostu taki... Dobra, no nie wiem. No i co, i właśnie dajcie znać, czy podobają wam się też takie odcinki trochę poza, nadal w tej tematce, bo wiadomo, jedzenie, talerzyki inne, no więc jakby nadal jest w tej tematyce, no ale takie trochę bardziej może nie luźne. Czy też chcecie takie rzeczy zobaczyć, to tam piszcie, dajcie nam znać w komentarzach. No i co, na dzisiaj to by było tyle. Zapraszamy was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tak, bo warto. Tak myślę. No i co? No i widzimy się następnym razem. No, buziaki, pa! Do następnego tygodnia, cześć!